Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Medieval Dynasty. Słuchajcie, ostatnio wybudowaliśmy troszkę tutaj płotu, troszkę ogrodzenia, stajnie. Oczywiście mamy tutaj młyn, mamy tam szopę rolniczą. No i tutaj coś tam, jakieś tam ścieżki, drogi sobie wybudowaliśmy. Tutaj powstaje właśnie na tych terenach powstaje nasza nowa osada. Okej, fajnie, wystarczy trzymać palec na klawisz i on po prostu sam już sobie zbiera. Dawniej chyba było tak, że jednak trzeba było bezpośrednio podejść i nadusić, a to teraz zauważyłem, że sobie zbiera po prostu chodząc. Apka lecznicza się narysowała. Dobra, wracając tutaj do tematu naszej rozgrywki, mamy godzinę 12:50. Tutaj pracownicy powinni za jakiś czas przyjść. Dobra, są daleko, wiadomo, bo ogólnie nikt mi nie każe taki kawał tutaj chodzić, bo oni ogólnie mają tutaj się zajmować tymi polami, gdzie są. Tu zresztą będzie pewnie informacja odnośnie pól. Nie ma, że za daleko czy coś, no ale wiadomo, że oni tracą czas na przejście na te miejsca. Tu widzę sady, rozkwitają. Dobra, sady na pewno tam jeszcze zostaną jakiś czas, ale okej, musimy się zająć dalszymi budowlami. Tutaj mamy dużo pracy ogólnie mówiąc. No i jaki plan na dzisiaj? No szczerze mówiąc, no zbytnio tutaj się jakoś nie rozchmiłem nad tym, co budujemy, ale na pewno myślę, że sobie wybudujemy tutaj oborę, ponieważ będzie nam potrzebna taka obora. Kurde, chociaż tutaj zbudowaliśmy stajnię, to sobie tą stajnię tutaj na razie zostawimy w temacie. Tutaj pójdziemy dalej z ogrodzeniem. Niektórzy się zdziwią, po co ogrodzenie, już tutaj miałem pytania, po co budowałem palisady. No i tutaj odpowiem w tym odcineczku oczywiście. Ponieważ twórcy mogą nas tutaj w każdej chwili zaskoczyć, nie wiem, zrobią jakieś napady na przykład bandytów czy coś w tym stylu, no to już będziemy tutaj ogrodzenia. Poza tym myślę, że ogrodzenie bardzo fajnie się tutaj prezentuje, to dobrze wygląda zawsze, że jak jest osada po prostu ogrodzona. Dobra, zrobimy sobie 4 młotki, bo młotków tutaj zbytnio nie posiadamy, a za chwilę nam się młotek kończy. Tak, no i dobrze zrobiliśmy, bo ten co używamy to jest nasz ostatni młotek. No i pozostały nam tylko 4, które tutaj przed chwilą sobie zrobiliśmy. I budujemy ostatnie sprzęsło tego ogrodzenia. Słuchajcie, no tutaj brama bramą, tak? Ale jeszcze jakoś to trzeba sobie tutaj wyznaczyć, że to jest brama, bo nie zawsze będziemy o tym pamiętali, że tu akurat się znajduje brama. No ja ogólnie mam taki pomysł, że tak jak mówiłem, brama bramą, ale mam taki ogólnie pomysł, że tutaj powstaną latarnie, tak? No, nie chciałem tutaj robić po prostu na stojącej pochodni, tylko po prostu chcę tutaj zrobić sobie latarnię, ale do tego potrzebna wełniana nić. No, niestety na razie póki co jej nie posiadamy. No i skóra, ale skóra to już tam jest dosłownie najmniejszy problem, bo wystarczy dobrze pójść na polowanie i taką skórę będziemy w stanie sobie zdobyć. No i budujemy naszą oborę. To
troszkę. Teraz taka jest prawda, że troszkę lepiej wyjdziemy z tematem, ponieważ no, wiemy, jak już obsługiwać się tutaj straganami. Ja też bardzo długo nie wiedziałem, jak tutaj się straganem obsługuje, ale jako że już wiem, to po prostu będzie nam troszkę lżej, bo produkty, towary, które my tutaj wytwarzamy, to będziemy już z automatu praktycznie sprzedawali. No i tutaj dzisiaj też planuję taki stragan wybudować. Musimy go wybudować, zdecydowanie musi powstać, chociażby z tego względu, że no, magazyn żywności u mnie się zapełnia i to bardzo szybko. No i taki magazyn żywności też jak najbardziej mógłby tutaj jeszcze powstać. Może zbudujemy, może jeszcze dzisiaj, jak zdążymy, ale no, to wszystko zależy oczywiście od towarów, jakie tutaj będziemy posiadali. Stragan jak najbardziej mógłby powstać, mówię, ponieważ magazyn żywności szybko się zapełnia i możemy sprzedawać na przykład mięso, czy to pieczone, czy to surowe, możemy po prostu sprzedawać, dzięki czemu będziemy tutaj zawsze parę groszy zarabiali. No ale tutaj jeszcze kwestia, muszę rozkminić, gdzie jest sprzedawane, znaczy sprzedawane, gdzie jest sprzedawany towar, to jest raz. Muszę rozkminić, gdzie trafiają monety za sprzedany towar, ponieważ tego jeszcze tutaj nie obczaiłem, ale za chwilę, może jeszcze dzisiaj, to po prostu sobie obczaimy. Skończył się kolejny młotek na oborę, no wystarczy. Cyk, cyk, oj, a tutaj mały segment został, proszę, obora skończona. No i jako że jest obora, to myślę, że tutaj też możemy śmiało sobie na przykład ustawić mały płot, bo fajnie będzie, jak on tutaj będzie. To po prostu będzie takie no, teoretyczne rozgraniczenie, prawda? Te krzyki mnie przerażają. Ja nigdy nie mam pojęcia, skąd te krzyki dobiegają. Nie wiem, czy to przypadkiem nie są bandyci, którzy tutaj gdzieś w pobliżu są. No tu powiem wam, trochę musimy tego ogrodzenia się narobić, żeby zrobić. I przyspieszyliśmy maksymalnie tempo. Jedno suche uderzenie. W rzeczywistości tak szybko szło budować jak tutaj w grze. No i druga kwestia jest taka, że no, zasoby, tak? Zasoby, które posiadamy, no, mamy nielimitowany udźwig, więc no, możemy dźwigać co popadnie, ile popadnie. No i nie mamy z tym żadnego tak naprawdę najmniejszego problemu. Tu niszczymy ten segmencik i lecimy dalej. No, to będzie ostatnie. No i proszę, jak elegancko, jak ktoś chce, to potrafi. No i tutaj z obory sobie ścieżkę oczywiście narysujemy. Żeby była. Tak jest. Oj, tutaj troszkę mi to zeszło, ale to już jest tam najmniejszy szczegół. Czy my możemy ją docieplić? Zaprawa, możemy. Wymagana zaprawa, troszkę to lepiej będzie wyglądało. Usunę ocieplenie, nie. Napraw też nie, jest w 100%. A dach możemy docieplić, dachu nie możemy docieplić, ale zaprawa jak najbardziej wchodzi w grę. Fajnie, fajnie. Tak samo możemy stajnie zaprawą. No fajnie, że nie musi to być takie tutaj ubogie jak na przykład teraz, tylko po prostu
będzie to docieplone. Ekstra. Fajnie, że jest obora. Tego się bardzo cieszę, że taką oborę sobie tu postawiliśmy. Ale no, brakuje jedno tych wełnianych nici. No, zdecydowanie brakuje. Ale no cóż. Kwestia tego jeszcze, że na pewno stajnia stajnią, że tak powiem. Ale tutaj na przykład chyba tutaj sobie zbudujemy. Będą sługi i będzie to stragan. Powiedzmy jeden stragan tutaj. Jedziemy z fundamentem. Taki fundament, no... Taki w ogóle stragan nie wymaga dużo towaru, bo 25%, cyk, i mamy już praktycznie... O, tkanin to my nie mamy, więc nic nie zrobimy. Deski. Ok, czyli nam brakuje 7 tkanin. Dobra, mamy taki jeden stragan. Na jednym to się nie skończy, od razu mówię. Lecimy z tematem z drugim straganem. Tutaj nam się chce troszkę pić, więc my tutaj się napijemy. Póki jeszcze wiadra z wodą posiadamy. Suszone mięso. Zjemy. Okej, to są już dwa stragany. Lecimy z trzecim straganem. Ile tkanin będziemy potrzebowali, żeby go zbudować? Żeby je zbudować w ogóle. Okej, no i jedziemy z czwartym straganem. Mówię, to duży wpływ ma na to, że obczaiłem, jak właściwie się używa tych straganów. No i to jest naprawdę bardzo duży plus, bo będziemy tutaj przynajmniej na towarach zarabiać, które wydobywamy, które wytwarzamy, które nie wiem, posiadamy na przykład. Niech będzie. Okej, dwa młotki nam zostały. No i pięknie, no tutaj jeszcze jest sporo roboty z tymi straganami. Konia zawołałem, tak. Sporo tutaj jeszcze jest roboty, dokładnie. Ale co najważniejsze, dom. Prosty dom. Prosty dom tu już jest tutaj chyba za duży troszkę, za blisko straganu, żeby powstał. Ale na przykład mniejszy. Czy się tutaj zmieści? Na razie lecimy z fundamentem. Trochę ciasno, nie? Tym bardziej, że ze straganami trochę mi tutaj odeszło się. Nie, tutaj zlikwidujemy ten domek. Buduj. Dobra. Nie wiem, jak tutaj jeszcze z tymi domami, ale to może za chwilę. Tu na pewno pójdzie sobie ścieżka. Patrz, gdzie tutaj idzie, troszkę żeśmy zbłądzili. Troszkę mocno zbłądziliśmy. Okej. Budujemy dalej ścieżkę w takiej sytuacji. I tak przodem się odwracamy i wtedy więcej widzimy. Tak jest, pierwsza ścieżka jest. I lecimy z drugą ścieżką. Okej. Może tu jeszcze jeden stragan powstanie, ale to gdzieś tam na pewno dopiero w przyszłości niedalekiej. Tak, jest obora. No i skoro jest obora, to i musi powstać... mamy owce, tak? Owczarnia musi powstać, dokładnie mówiąc. Taka owczarnia sobie powstanie tutaj na górze, no i budujemy ją, tak, bez wątpienia. Nie ma innej w ogóle opcji, żeby nie powstała. Przez po godzinie 18, 19 w sumie tutaj jest już niebawem, trzeba się udać w mały sen. Ale póki co na razie lecimy z budową naszej owczarni.
Słuchajcie, następnego dnia tutaj wypada nam już lato. Co do prawdy, my tutaj jeszcze nie mamy obsianych terenów i no i raczej nie zakładam, że te tereny będą obsiane, ponieważ tutaj jeszcze nie wytyczyliśmy odnośnie co miałoby być wysiane na tych działkach. Bodajże czterech. Może to i dobrze, bo to są, jest to około 400 pól, które trzeba byłoby posiadać do nich nawóz. My takiej liczby nawozu niestety no, nie posiadamy, co też no, jest no, szkoda, że nie posiadamy takiej liczby, bo by się przydało, jednym słowem. No ale mówię, to wszystko będzie zależało oczywiście od zwierząt, które będziemy posiadali w naszym gospodarstwie, od ilości, także no warto tutaj sobie w zwierzęta inwestować. Im więcej ich tych zwierząt będziemy, tym będziemy mieli mniejszy problem oczywiście z naszym obornikiem, czy też nawozem. Dobra, jest i tutaj nasza owczarnia. Dobra, skoro jest i nasza owczarnia, to powiem tak, to powiem, że trzeba tutaj sobie zbudować teraz ogrodzenie. I te nasze owieczki będą sobie hasały. Nie będzie w linii, to się nic nie stanie. Czy tak trzeba się dostosowywać do pola, jakie tutaj mamy dostępne. Okej. I lecimy z budową. 180 desek jeszcze i mniej. Dobra, słuchajcie, bo ogólnie jest ciemno. Ja ogólnie w nocy nie lubię tutaj pracować. No i kwestia jest teraz tego, że mamy tutaj koło młynu, a dokładnie za szopą rolników mamy ognisko, gdzie możemy spędzić noc, przeczekać noc, no i tak chyba też zrobimy. Zajrzymy tutaj dopiero wtedy z rana. Konik, chodź ze mną, bo ty będziesz mimo to potrzebny. Nasi mieszkańcy coś tutaj działali? Chyba tak, mi się wydaje, bo są pola podokańczane. Ok, schodzimy z naszego konia. No i teraz nic innego, jak rozpalamy ognisko. No i śpimy, tak? Śpimy oczywiście do następnego dnia, do rana, godziny 7 rano. Dobra, lecimy dalej z tematem. Trzy sztuki wełny to my tutaj nie znajdziemy. Ale ogólnie teraz tak. Matka wynalazków. To zadanie sobie tutaj jeszcze oczywiście możemy dokończyć. Możemy tutaj sobie do naszej osady iść. Tak, do naszej osady idziemy. Ponieważ muszę zobaczyć, ile czego w ogóle mamy w naszym magazynie zasobów. Oj, dawno tego nie robiłem. Uwielbiam to. Kurde. Jak pierdykniesz drzewo, to lecisz. Poprzedni cały odcinek chyba się nie wygrznąłem. A tutaj w 1/3 długości się wygrznęliśmy. Wystarczy dobrze trafić w drzewo i leżymy. Dobra, szukamy magazynu zasobów. Gdzieś tutaj powinien być. Nawet minęliśmy chyba dwa. Nie, patrz, wyszliśmy. Wyszliśmy przy jednym. Dobra, deski. No, deski są potrzebne. Futra, ile my tutaj mamy? Ja cię kręcę. Bierzemy, glina schodzi na bieżące, kamienie też widzę. Weźmiemy sobie kłody jak najbardziej. Lniana tkanina. O, tu troszkę już jej mamy. I to nam starczy na wybudowanie monety. 25 monet, czyli trafiają monety do magazynu zasobów. O to nam chodziło. Mąka
też możemy tutaj sobie ją wziąć, bo to pójdzie praktycznie na sprzedaż, to co mamy nadmiar tego. 13 nawozopatyków, ile my tutaj mamy. Kurde, też się przydadzą. Trochę odciążymy magazyn. Ruda rudą, ścienie lniane, skóra też jak najbardziej nam się przyda. Sztabka brązu, cyny, ale sztabki miedzi nie ma. Schodzi ta miedź. Na, oczywiście na produkcję brązu. Wapień 21. Wełniana nić. Tak jest, wełna mało, 4. W sumie moglibyśmy zadanie wykonać, ale z tą wełną, ale nie będziemy. Łuk refleksyjny. Ła, żelazny kilof. Sporo tego. Sobie weźmiemy kilka. Żelazna siekiera, też sobie weźmiemy kilka. Podkowa podkową, żelazny nóż. Żelazny młotek, też sobie weźmiemy kilka. No jest po prostu nadmiar tej produkcji. Ale cóż, no skoro jest, mimo że to jest, mam taki nadmiar tej produkcji, to nam to oczywiście nie szkodzi, bo to nam sprzyja właśnie. To znaczy, że wydobywamy wszystkie surowce tak, jak się należy, z odpowiednią należytością. Dobra, to była kiedyś moja chata, bodajże ta, niedocieplona, czy też pleciona nawet można powiedzieć. Ja tutaj muszę zajrzeć. Nie, tutaj nie zostawiłem, ale mi się wydaje, że kiedyś w jakiejś chacie po prostu zostawiłem monety. No i teraz, kurde, gdzieś mi te monety się zagubiły, ale mam nadzieję, że je jeszcze znajdziemy. To jest wszystko posiane, to jest dobra wiadomość. Ale dobra, matka wynalazków, to jest nasze zadanie. Porozmawiaj z Nikolą, do niej się w tym momencie udajemy, by to zadanie oczywiście wykonać, bo to jest zadanie fabularne. Po tym jak narodził się nam syn, dostaliśmy nowe zadanie fabularne, także warto moim zdaniem sobie to zadanie mimo wszystko zobaczyć, wykonać. To mnie mówi o punktach reputacji, żeby za to zadanie dostać, bo to jest, no to już jest dla mnie tak naprawdę nieistotne. Dobra, 100 metrów. To jest baranica, jak ja się nie mylę, czyli tutaj mamy owce. Co więcej, skoro mamy owce, to mamy osobę, która się nimi zajmuje. No i myślę, że będziemy mieli osobę, która sprzedaje nawet. Kurde, widzę, że to zbyt specjalnie nikogo nie ma. Ale z tobą pogadamy. Ok, 4000 dostaliśmy. No i o, proszę. Dostaliśmy nowego mieszkańca? No to trochę się zdziwiłem. Bo ja nie wiem, czy mam dla niej dom. No ale okej. Okay. Szukamy jej. Same trójki, a wytwarzanie szósteczka. Czyli tutaj mamy nową osobę. Mamy tylko jeden dom. Dom, który miał należy do mnie i to już w nowej osadzie. Ale no cóż, no nie będziemy przecież jej tutaj blokować. No i na razie ci damy do szopy rolniczej. Tak, będziesz się zajmowała szopą. No tak, no jakby nie inaczej. Troszkę trzeba. A my tutaj się rozglądamy. Mamy zielarza. Tak, mamy zielarza. Pokaż mi swoje towary. No tutaj nic ciekawego, raczej z takich potrzebnych dla mnie rzeczy nie będziesz miał, ale... Ale mogę ci zaoferować na przykład noże. 4. No i fajnie. Dogadamy się, zawsze się dogadamy. Szlacheckie buty. Nie zaoferuję ci. Skóry też nie.
Patyku, to już w ogóle ci nie zaoferuję, ale ci mogę zaoferować kłody. No i pięknie. Troszkę kasy zarobiliśmy. Have a good day. Poważnie, no tutaj mi się wydaje, że zawsze była jeszcze jedna osoba, która się zajmowała. No ale dobra. Nie widzę jej. Czyli co? Bogowo czy Branica? Chyba Branica bardziej, co? No nie, dobra, tutaj jest. Ja cię nie widzę, bo ty masz wykrzyknika nad głową. Ty masz zadanie tu dla mnie. Zobaczymy, co masz zadanie. Niekoniecznie jest powiedziane, że ja to wykonam, ale zobaczymy. Obfity posiłek. No to za chwilę sprawdzimy. Na masz i tutaj dla mnie gnoj. Tak, masz wełnę. Ło, za tysiaka. Paszę masz za tysiaka. No fajnie, kupiliśmy za dobre ceny to wszystko, ale masz 3,5 tysiące, które ja bym chciał tutaj jak najbardziej odzyskać. Więc sprzedamy ci tylko co się da. No pięknie, wełny mamy pięknie, 71, więc tą wełnę umieścimy w magazynie zasobów. Czyli co, wracamy do naszej osady, chyba że... Tak, granica jest. Jest tutaj zaraz granica, to są nasze domy. Póki co. Bum! Przez płot przeleciałem. A koń postanowił mnie dobić. I co, teraz w koniku? Ale dobra, jakoś sobie poradziliśmy z tą sytuacją. A, koń może być zablokowany, ale ja bym chciał wyjść. Dobra, szukamy jakiegoś mieszkańca, który ma coś na sprzedaż. Ty masz coś na sprzedaż. Czym ci możemy w ogóle pomóc? Szlacheckie buty mamy dostarczyć komuś. Oj! Panie, halo, pani, spokojnie, nie uciekaj. Pokaż mi swoje towary. No, coś tam masz, ale bardziej mi tutaj chodzi właśnie, żeby wyciągnąć od ciebie jak najwięcej kasy. Co ci jeszcze tutaj możemy sprzedać? Młotek, tylko jeden. Okej, no i tak jest dużo, zawsze do 240 monet. A ty, panie, gdzie poszedłeś? A ty jesteś tutaj. I pokaż nam swoje towary. No, sorry. Nie masz nic, co by mnie tutaj w tym momencie zadowoliło. Tylko mieliśmy tu dwóch kupców. Nie, tam jeszcze mamy. Czy nie masz nic, co by mnie zadowoliło, ale masz coś, czym bym się zadowolił, tak? Czyli sprzedałbym ci swoje produkty. Tak, my już ciebie tutaj. Ty się wysprzedałaś po prostu. No ale ty mimo to i tak masz to, co bym się zadowolił, czyli masz tutaj tysiaczka dla mnie, którego słyszałem, że chcesz się pozbyć. No i pięknie. No i wszyscy są zadowoleni, tak? Ty kupiłeś towar i ja towar sprzedałem. Udajemy się do naszej osady. Tam musimy dostarczyć cyk, cyk, gnój i nawóz. No i oczywiście też możemy paszę dostarczyć dla zwierząt. I też tak właśnie zrobimy.
Jesteśmy na wyspie. Szkoda, że jeszcze mostów budować nie możemy. Tego nam tutaj na pewno jeszcze brakuje. Budowanie mostów. A propos naszego sadu, to widzę, że te drzewka zbytnio nam nie chcą rosnąć. No ale nie ma co się dziwić. To jest sad. One potrzebują lat, żeby po prostu urosły jak się należy. Magazyn zasobów w pierwszej kolejności. Tak, udajemy się do magazynu zasobów. Zostawiamy tutaj zasoby. I co my tutaj zostawiamy? Na pewno zostawiamy sobie. Tak, zostawiamy gnój. Nie tyle co sobie, a po prostu gnój jeszcze mamy gdzieś tu. To był nawóz, a gnój jest pod innym. Pasza dla zwierząt. Gnój to my nie mieliśmy. No, powiem wam, że... No, może nie kupiłem, może nie miałem, nie wiem. Wełnę posiadamy, więc ja tutaj sobie wytworzę wełniane nici. Mógłbym oczywiście jemu to zlecić, ale to my chcemy wytworzyć tutaj sobie wełniane nici. Co do prawdy tych wełnianych nici tutaj zbyt wiele nie ma, ale to my sobie te wełniane nici wytworzymy. Czyli maszyna do przędzenia. No i świetnie, 8 sztuk wytworzyliśmy, no to już coś z tego, jak powiem, jesteśmy w stanie sobie zbudować. Dobrze, ja myślę, że ten odcineczek będziemy sobie kończyli. Jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. No i napiszcie, jak wam się żyje w tym nowym roku. Cześć, czołem.